Słuchajcie, o co chodzi. Robimy numer z Frizem. Robimy wanilę, właśnie wymyślamy w tej chwili tekst. Część jest wymyślona, część dokańczamy. Potem idziemy do studia, no nawinąć to. No i potem klip i lecimy tu. Wy już znacie ten numer, więc ciekawe, jak wam się podoba. My jeszcze tego nie wiemy, no i zobaczymy. Zobaczcie, jak powstał ten wielki hit. Albo wielkie gówno, którego nikt nie ogląda nigdy i będzie miał 100 wyświetleń, ale bawimy się przed nią. Jak? To jest takie krótkie, napisz short. Mam. Zadzwonić. Mam jakieś piosenki do bajki. Zobacz, takim głupkiem. Takim głupkiem! Takim głupkiem! Zajebiste. Ej, mówię, taki głupek. Fris, Przemek Pro, taki głupek. Ruszamy do studia, mamy już troszeczkę zrobione. Ciekawy jestem, co wyjdzie. Mamy wymyśloną część moją więcej troszkę, część mniej. Idziemy do studia. Takie zajebiste studio, że kompa trzeba własnego przynieść. Co ty ktoś wziął? Raperzy. Różne rzeczy się tu dzieją. Ze szczęście, taki dobry zrobili hit. Nie przez ciebie, przez ciebie. Dalej boli serce mnie przez ciebie, przez ciebie. Nie stałem przez ciebie już od 2 dni. Teraz macie w swoich ramionach jeden z durnia. Ja nie jestem głupi, ciebie każdy może kupić, nie? To nie tak. W ogóle nie tak. Geneza w ogóle tego numeru jest taka, że siedziałem kiedyś z moim przyjacielem Kurym i wiesz, stypa, nic nie robimy. Mówię, a dawaj zróbmy jakiś numer, gdzie ja w ogóle nie mam z tym nic do czynienia. Mówię, dawaj jakiś taki rockowy, bym chciał tak, wiesz, ryknąć, nie? Coś, no to rapować, wiesz, każdy raz rapuje, stypa, nie? No i znaleźliśmy jakiś taki beat, no i tak wspólnie wymyśliliśmy właśnie taki tekst, że twoje usta smakowały jak wanila. 2 lata temu w ogóle coś dawno. I wiele osób wierzyło w sukces tego numeru. Między innymi Żabson, który mówił, że on to w ogóle wydaje, że robimy klip, ale ja nie byłem do tego przekonany, zanim jeszcze coś zrobię dużego w internecie, to nagle od razu numer i tak dalej, takie kurde, nie wiem, dziwne to było dla mnie, nie chciałem tego robić. No i pojawił się Karol, który po prostu przejął ten numer i teraz ja jako na ficie czuję się git z tym i to było nagrane na raz, naprawdę, bo ja sobie się, to w ogóle na siedząco siedziałem sobie i nagrałem to. Zobaczcie sobie, jak ten numer brzmiał w oryginale, z rozregulowanym autotunem, bez żadnego mixu, masteringu, po prostu przeze mnie i na przykład zwrotka Karola zaśpiewana przeze mnie. Dzisiaj nie wiem, jak mogłem być takim głupkiem. Twoje usta kąpały jak wanilia. Kiedy w szkolnej ławce siedziałem sam, myślałem tylko o tobie i o nas, o tym jak mam zawadzioną naszą przyszłość. Przez to, że jest nagrywka, to robię taką akcję. Wiadomo, koszulka od Szpaka, która mi da energię Google Movement. Ale mam coś więcej. Jest to Chillwagon. Jest to fake chain Chillwagonu, na podstawie którego dokładnie odlew tego zrobił sobie Kizo z prawdziwego złota. I ja w tym będę nawijał. Dalej boli serce. Oj, po Chillwagon. Ej, słyszycie to? Ale robiłam. Dalej boli serce mnie przez ciebie, przez ciebie. Dobra, będzie git. Muszę dać ciszej, bo przez serię. Ale powiem ci, że szybko. Tak? W sensie dobrze. Dobra, dawaj prawdziwy przester, stary. Co dalej, lepszy dźwięk może być. Ale beka. Zajebiste, to jest numer. Ale zajawa! Twoje usta smakowały jak wanilia! Nie są. Jest, mamy to? I się aż w głowie kręci, mamy to. Wyślę ci miksowane za godzinę. Żeby to zrobić, muszę schylić się. Ale przez ciebie! Fajne to jest. Jeszcze jak ci ktoś mówi, jak masz robić, wszystko wiesz. Byłaś tylko chwila! Takim głupkiem! Ej, jo. Dobra, Rudy, daj się spokój. Ty byłaś w toalecie w białej sukni. Wtedy nie spałem przez ciebie już od 2 dni. Akcja jest taka, że będą u mnie testy barów mlecznych. Teraz macie w swoich rękach jeden z drugim, ale ja jeden nie z durni. Jestem... A, jeden z durni. Jeden z drugim. Pasuje w sobie. Pasował. Macie w swoich rękach jeden z drugim. Durnie. Jeden z drugim. Ciebie każdy może kupić! Daj mi ten pisz zrobić. A, w Photoshopie? W Photoshopie, dokładnie. Stempel. Ale dzicz, widzowie. Przemek Pro i Freeze! Przemek Pro.
Rysiek Rydel tutaj. Zobaczcie filmik sprzed półtorej roku od razu po nagraniu oryginalnej wanilii. To dla mojej rodziny. Moje usta smakowały jak wanilia. Ale jaja. Realizator musi założyć ławki. W szkolnej ławce siedziałem sam. No tak, dzięki jakoś. Realizatorze. Myślałem tylko o tobie i o nas. Kurwać. Za cicho mamy mikro, wiesz, musimy sobie podgłosić mikro. Nie to. Nie, bo to jest monitor jakiś. Może tu odwrócę tak. Przetestuj mikrofon, stary, rozwiąż problemy. I obie rozwiązuję. O, to tu! To tu? Tak! No i dobra, udało się. Mogłem być takim głupkiem! Stary, podgłosiliśmy sobie mikrofon. Podgłosiliśmy mikrofon. Podgłosiliśmy sobie wokal nagrany. Wokal. Także, no i ogólnie już tutaj no, czyli damy nie radę czy, sami, nie? Wiem, czy jakby, czy będzie potrzebujemy tak naprawdę. Karol, ten komputer mi musi się być kumierem. Nie, jakby luz. Takim głupkiem! Vanilla! A, już dostępna jest! Nie no, jest banger. Dwie wersje teraz, patrzcie tu. Naprawdę nie spodziewaliśmy się takiego odbioru klipu. Mega się jaram, że wam się tak strasznie podoba ten numer. A teraz zobaczcie proces powstania tego numeru. To pierwsza wersja, a druga. Słuchajcie, rozumiem, że może nie dla każdego ten numer jest okej. Ale wiecie co? Może chociaż proces powstawania numeru wam się spodoba. Drzwi otwieram, zaraz zemdleję, stary. Tato, całe życie słuchałeś KS-u, taką muzykę, a ja robię ją teraz, żebyś był ze mnie dumny. Mam nadzieję, że będziesz tego słuchał w aucie. Ze swoimi kursantami i katował ich tym numerem. Dzięki, tato, za wszystko. Właśnie już wyszliśmy ze studia, mamy 18, no to 7 godzin robienia numeru. Zobaczcie w takim razie backstage teledysku. Ale, ciekawie, bo jeszcze niewykluczone, że jeszcze jakieś poprawki będą, bo to nie wiesz. Ja myślałem, że to już koniec. Ale fajnie jakbyśmy wymyślili jakiś memowy tekst. To może być fajny moment na TikToka. Zobaczcie proces powstawania Stegny, czyli najbardziej cringe'owego, a zarazem najbardziej wiralowego momentu tej nutki. Poznałem ją na plaży w Stegnie. Bez ciebie w Stegnie jakoś pięknie. Ale 3 godziny poświęcimy, żeby ułożyć 4 razy słowo Stegna. Poznałem cię na plaży w Stegnie. Za 2 minuty wchodzi mój pierwszy film na kanał, na którym tu teraz jesteś, stary. Czaisz to, jaki to jest moment dla mnie? No to kliknij. Patrzcie, sam Freeze to kliknął, jest! Opublikowano pierwszy film na kanale! Dziękuję bardzo, ale jaja, widzowie! Dzięki gówno, kurde, kocham takie rzeczy. Stegnie! Jak się to nie zginaleje na tym pierwszym TikToku, to chłopie, usuwamy ten kawałek w edytorze YouTube'a! Będę to na początek po prostu! Usuwamy go! Bez Stegny będzie! Fajnie, warto było przyjechać, albo banger, albo gówno, nie? Dzięki, Karol, trzymaj się, pozdrowy Przemoto. Dzięki wielkie! Jestem już pod mieszkaniem mojego fryzjera, przyjmujemy ją dzisiaj mimo tego, że ma wolne. No i co? Żegnamy się z moimi normalnymi włosami. No i robimy wariactwo pod klip. Kochani, zaczynamy strzyżenie, robimy, słuchajcie, irokeza. Wiesz, że nigdy nie miałem irokeza? Wiesz, że ja pierwszy raz coś takiego robię? Ha, no i dobra! Możesz się tutaj i Majany. Kochani, no i już mam umyte włosy. Zobaczcie, tak to wygląda. Fajnie, cyk. O, fajnie to z tyłu. No i rok jest fajny do klipu, ale na co dzień może jednak nie, także czekamy, aż włosy odrosną. Czuję już takie coś, że jednak, kurczę, za 2 godziny spotkam się już z kamerą, z planem zdjęciowym i to już naprawdę będzie działo. Może nie, że się stresuję, ale już takie czuję, wiesz, że tam troszkę może, wiesz, serce szybciej bije, nie? No i proszę państwa, skończyliśmy fryzurę, czyli pożegnałeś się z Zupką Chińską. Ty jesteś tutaj główną aktorką, tak? Siema, czyli ty jesteś dziewczyną, która ze Stegny, no dobra. Czas sprawdzić stylówki, a właśnie to jest nasza garderoba. Ole kieł zajebisty, Givenchy. Mocna współpraca, w busie. Dobrze. No jak król. Stoisz sobie, ludzie cię ubierają wokół. O, jest król. O kurde, ale król. Siema. Jest tak. Siema. Cześć. Ej, no mega mocny ten kaper jest. Jest przemocny, naprawdę. Zajebiste.
Wow! Oj, tutaj już nie jedno lanie było. Będziemy zakładać kask z kamerą, słuchajcie, żeby było ujęcie POV. Nie jest to wygodne, proszę. O kur... lżej trochę, nie, mniej. Ja k***le. Jeszcze. Jesteś u siebie w kamperze. Tak. I po prostu wiesz, tu sobie możesz herbatką pomieszać. Ja totalnie nic nie widzę, mam przed oczami kamerę. Oj, zapomniałem, że mam tu kolczy. I jakby ona jest tak blisko, wiesz, ten obraz, że nie widać totalnie nic. Teraz jak króle wyglądamy. No. Zajebiście. Mocne to jest. Przecież jakby się to działo, my w tym kamperze siedzimy. Tak. Wińsko walimy. A jeszcze lepsze jest to, że już zdążyłem się schodzić. Tak. Więc też czuję to wszystko. Charakteryzacja jest pełna już. Tak. Dobrze mi dupcy spod pachy. Mamy zajebiście, stary. Wstępnie na plaży znowu jestem. Nie chcę tu widzieć ciebie więcej. Ja nie jestem głupi, ciebie każdy może kupić. Koniecznie oglądaj film do końca, żeby zobaczyć, w jaki sposób Freeze rozwalił sobie zęba. Cześć, no, cześć. Ale wszystko widzę fresh. Ja po prostu z tego, z koło brzegu przyleciałem tutaj. Ze Stegny. No ze Stegny właśnie, też widziałeś tam, czy to nabiłem, dobrze? Od początku wymyślony klip był tylko po to, że ja powiedziałem, ej dobra, na tym klipie musimy k***ać gitary. Tak. I od tego się zaczęło w ogóle. Tak, to jest tak. Początek klipu. Tak, to prawda i nie mogę się czekać z tego momentu, jak zostanie na rozk***lwione. Dobrze, ja rozk***wię perkusję, spokojnie. Grubo, jaram się strasznie. Mam na myśli dużo osób, którzy wygrali konkurs na TikToku, nie? No tak, ale na oni są... jest aktorką. Tak, jest aktorką. Było. Nagrałeś? Zobacz, kontra. Mi złamałeś rękę dwa razy, wczoraj, jak mnie tu walnąłeś. Przepraszam, ale nie, jest dobrze. Sorry, bo energia była. Dobrze. Przepraszam, nie gniewaj się. Przepraszam, nie, to żartuję. Co jest grane, ale król! Jeszcze ten łańcuch. Ej. Dobra, jest grubo. Szef. To jest twoja twarz, to jest moja ręka. Jest to dla mnie bardzo fajne, że na moim teledysku z Freezem jest Borikson, mój wspaniały przyjaciel wieloletni. Odwróć się do kamery i uśmiechnij się miło. Dobra, lecimy! Dobra, mogę. Nagrane? Ja. Zaczynamy nagrywanie już klipu takie konkretne z ludźmi. Lecimy tu! Ej, jak będzie puszczać buzę, to głośno, żeby wiedzieć. Głośno żeby było strasznie męczące. Ma energię, jakbyśmy naprawdę grali koncert. Tak, bo ja właśnie tu... tak. Ej, to mega działa w ogóle, aż tak bardzo. No my mamy mocne ruchy, ta twoja głowa jest tak charakterystyczna, no. Tak widoczna. Zajebista. Ja w ogóle nie poznałam totalnie, naprawdę. Pasuje ci. A jak masz to się normalnie trzyma? O kurczę. To jest skała, to się nie rusza. Pora na kieru, całego. Niesamowite. A zostajesz tak na końcu? No, zostaje. No. Zostaje, nie, no musi zostać, to jest kurde za gruby wira. Siema, cześć wszystkim, cześć, witam pana. Zobaczcie, jak mocno Karol uderzył mikrofonem w zęba. Ja nie wiedziałem, co się stało, on po prostu przestał śpiewać i zobaczcie, co dalej. O kurde! Nie boli mnie w ogóle. Ale nie, no prawda. Ale śmiesznie, to nagraj reakcję. Nie, to trochę jest beka. Klejmy go. Dawać kropelkę. Nie przyklejamy. Ja p***o. Dzień dobry, przyszedłem. Nie jestem dentystą, ale kur... O, w dół. Kurde, mi się wyglądał strasznie. Jak wybiliście mi zęby, to nic nie bolało. Jak wybiliście mi zęby, to nic nie bolało. Bolało cię coś? No, mówiłem? Co ty zrobiłeś? No nic, no trudno, no. Się naprawi. Ej, dobra, Zuzia ma swojego stomatologa, stary. Jedziemy. Możemy nagrywać? W tym? W kabule?
ładnie. No i klasa. Nie ma śladu. Do roboty. Dobra. 40 minut, nowy ząb. Wracamy. Ząb na fakturę. Koszt klipu. Dobra. Podchodzi dziewczyna ze stegny. Ja mam ją wyjebane i idę do innej. Kim będzie to wybrany? No Majurka. No i Przemek Pro wybrał Julię Żugaj. Pewnie dlatego, że ma większe zasięgi niż ta. Nieźle, Przemek Pro, k***a. Dajesz, stary, ludziom przekaz. No i tyle. Lecimy tu. Dobra, złap, dobra, złap, mój fotograf. Za nami, proszę państwa, ostatnia scena. Mamy to. My już jesteśmy wolni. Długi dzień. Ja już przebrany. No i co? Kurczę, nie mogę doczekać się efektów. Wy już je widzieliście? Nie wiem, dajcie znać, co tam, co będę kończył. Nara.